Witam Was serdecznie, tutaj Łukasz z rodzicebiegu.pl. Dzisiaj w związku z Waszymi prośbami i zwróceniem uwagi na to, że wiele firm nie pokazuje, w jaki sposób są montowane panewki do podczepienia dyszla, przyprowadziłem dwa rowery. Jeden rower ze sztywną osią, jest to Cross Esker 7.0, natomiast tutaj mamy Gianta, który ma tradycyjno szybko zamykać. Pokażę Wam krótko, na czym polega różnica. Ponieważ tak, teraz coraz więcej z rowerów ma systemy zastosowania tak zwanej sztywnej osi. Jak widzicie, tutaj mamy pełną paletę 17 bodajże adapterów, które pomagamy Wam dobierać w przypadku zakupu przyczepki rowerowej, ponieważ nie wszystkie sklepy rowerowe, nie wszystkie sklepy sprzedające przyczepki, wózki oferują to, natomiast my obsługujemy Was kompleksowo. Pokażę, na czym to polega, ponieważ tak, sztywna oś, zwróćcie uwagę, że jeżeli macie rower, a nie macie świadomości, jak to wygląda, to już pokazuję. Sztywna oś polega na tym, że to jest, ja wykręcam ze swoją całą panewką, tu jest już tuloska wkręcona, ona ma gwint z jednej i z drugiej strony. Jeżeli macie taki system mocowania koła, to niestety, ale jesteście niestety skazani na zakupienie takiego adaptera i dobranie go do własnego roweru. Jak widzicie, mówię, jest 17 rodzajów. Pomagamy, dobieramy, nie zostawiamy Was w przypadku zakupu przyczepki. Tutaj natomiast to pokażę, na czym, jak to wygląda. To jest zwykły szybko zamykacz. Już go wykręcam, pokazuję. Jeżeli macie rower z takim systemem mocowania, czyli taki zwykły, tradycyjny szybko zamykacz, to nie musicie dodatkowo dokupować nic, ponieważ taki zestaw jest w przyczepkach na przykład Tula. Dodatkowo dłuższa ośka. Już wyjaśnię, dlaczego ta dłuższa ośka jest. Już pokażę, mam tutaj wyjętą. Jest to dłuższa ośka odrobinę od tej tradycyjnej, ze względu na to, że dochodzi nam 4-5 mm na tą metalową panewkę. To jest w standardzie, natomiast jeżeli potrzebujecie, macie sztywną oś, coraz popularniejszy standard w rowerach, to należy dokupić jeden z tych adapterów. Pomagamy, dobieramy. Chodźcie na naszą stronę i do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.